Identyfikator podmiotu SCP-701. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Wszelkie materiały związane z SCP-701 znajdują się w posiadającym potrójne zamknięcie archiwum w sektorze przechowawczym. Obecnie przechowywane są tam dwie wciąż istniejące kopie czterotomowego wydania z 1640 roku. 27 kopii wydania tragedii w miękkiej oprawie z 1965. 10 kopii wydania tragedii w twardej oprawie z 1971. 21 dyskietek zapełnionych danymi z rajdów na Usunięto. Jedna kaseta VHS oznaczona jako SCP-701-1900- A. Jeden stalowy nóż nieznanego pochodzenia oznaczony jako scp 701900 B. Powyższych przedmiotów pod żadnym pozorem nie można usunąć z archiwum. Jego obszar podlega całodobowemu monitoringowi, a dostęp przyznać mogą tylko osobiście doktorzy- R i- Opis. SCP-701, czyli Tragedia Powieszonego Króla, to powstała w czasach panowania Stuartów tragedia w pięciu aktach. Jej wystawianie związane jest z przejawianiem się nagłych psychotycznych i samobójczych zachowań wśród aktorów i widowni, a także z pojawieniem się tajemniczej postaci sklasyfikowanej jako SCP-701-1. Historyczne szacunki wskazują, iż na przestrzeni ostatnich 300 lat sztukę obejrzało od do osób. Wystawienie tragedii powieszonego króla nie zawsze kończy się manifestacją. Spośród odnotowanych wykonań sztuki tylko 36,78% zaowocowało pojawieniem się efektów związanych z SCP-701. Opierając się o dokumentację historyczną i przeprowadzone badania, manifestacje zazwyczaj przebiegają w następujący sposób: od jednego do dwóch tygodni przed wydarzeniem. Podczas wykonywania prób generalnych, poszczególni członkowie obsady zaczynają odbiegać od tekstu tragedii. Jednak zamiast improwizować lub popełniać celowe błędy, wszyscy mówią w sposób zgodny i uporządkowany, zupełnie jakby tworzyli nową wersję scenariusza. Mimo to, zarówno członkowie obsady, jak i reszta zespołu produkcyjnego, wyda się nie zauważyć żadnych zmian. A jeśli się im o takowych wspomni, oznajmią, iż sztuka wyglądała w ten sposób od samego początku. Od dwóch do trzech godzin przed wydarzeniem. Manifestacja zazwyczaj ma miejsce podczas nocy premierowej lub w dniu, kiedy spodziewana jest najwyższa frekwencja wśród publiczności. Stopniowo zmniejsza swoje oddziaływanie w ciągu tygodnia od zagrania tragedii. Od jednej do dwóch godzin przed wydarzeniem. SCP-701-1 jest dostrzegalny podczas finałowej sceny aktu pierwszego, zazwyczaj w tle. Nie bierze udziału w akcji właściwej. Można odnieść wrażenie, iż wchodzi lub schodzi ze sceny. Jednak nie pojawia się za kulisami. Zwyczajnie znika, gdy nie jest na scenie. Początkowo członkowie obsady nie zauważają jego obecności. Wydarzenie. SCP-701-1 pojawia się podczas odgrywania znajdującej się w akcie piątym sceny bankietowej. Zostanie przedstawiony jako powieszony król. W tym momencie obsada albo wzajemnie się wymorduje, albo popełni samobójstwo, czasem używając w tym celu elementów scenografii zazwyczaj pojawiających się z nienacka. Wśród publiczności wybuchną zamieszki. Widzowie zaczną atakować losowe osoby znajdujące się w pobliżu, niezależnie czy są ze sobą w jakiś sposób powiązane czy nie. Po wydarzeniu. Jeżeli którykolwiek członek widowni przetrwa manifestację, może opuścić strefę, w której wystawiana była sztuka. Wówczas nadal poszukiwać będzie okazji do wszczęcia bójki lub zaatakowania przypadkowej osoby. Normalne zachowanie ofiar manifestacji wrócić powinno po upływie około 24 godzin. W tym czasie należy je unieruchomić lub podać środki uspokajające. Ofiary, które manifestacje przetrwały, przejawiać będą zachowania świadczące o przeżyciu traumatycznego doświadczenia. Część zapomni o całym wydarzeniu. Pozostali mogą popaść w permanentną śpiączkę albo psychozę. Aby lepiej zrozumieć istotę manifestacji, należy zapoznać się z raportem z incydentu SCP-701-1900. Czyli analizą wydarzeń prowadzących do ostatniego niezabezpieczonego wystąpienia SCP-701 podczas przedstawienia teatralnego w 1900. W szkole. W... Informacje dotyczące dramatu samego w sobie odnaleźć można w dokumencie SCP-701-1640b1. W skrócie SCP-701 jest ewoluującym niezależnie od czynników zewnętrznych wirusem memetycznym, przenoszonym w nieznany sposób przez tekst tragedii. Doktor L. ‘‘ przedstawił teorię, według której wydarzenia związane z podmiotem mogą zawierać Usunięto. Hipoteza ta jest zgodna ze skokiem poziomu -‘‘ wykrytym przez satelity w pobliżu wskazującego na Usunięto incydentów 1900 Agenci fundacji są zobligowani do tuszowania wszelkich przypadków odegrania tragedii bądź znalezienia jej kopii. Niestety, mimo najszczerszych starań fundacji, by temu zapobiec, sztukę wciąż można za darmo pobrać z sieci czasem posiada inny tytuł. Wszelkie próby wykrycia lub wyizolowania źródła, z którego pochodzą kopie dramatu, nie przyniosły rezultatu. Drukowane publikacje tragedii udało się wstrzymać, niszcząc przy tym pochodzące z roku 1971 wydania szkolne zanim te trafiły do dystrybucji. Niemniej, pochodzące z 1965. kopie, wydania w miękkiej oprawie, odnajdywane są regularnie w bibliotekach należących do koleżów i szkół średnich. Zadaniem agentów jest pozyskanie lub zniszczenie wszystkich egzemplarzy. Historia. Pierwsze czterotomowe wydanie Tragedii powieszonego króla pochodzi z roku 1640. Autor sztuki pozostaje nieznany. Niedługo potem wydawca William Cook zniknął z dokumentacji historycznej. Co nietypowe, w Stationers' Register nie występują żadne wzmianki o dramacie. Pierwsza manifestacja SCP-701 miała miejsce w roku 1800. Podczas wystawiania sztuki w. Wspomnieć warto również o występie w Małym Teatrze w, w roku 1900. Występie na Uniwersytecie. W roku 1964 występie w 1900 na Uniwersytecie, gdzie po raz pierwszy fundacji udało się zatuszować manifestację. Występie przeprowadzonym przez grupę uczniów w roku 1900 w Kalifornia. Adaptacji filmowej wydanej w roku 1900 przez Broadcasting Corporation. Na skutek działań fundacji adaptacji nie wyemitowano. Incydencie mającym miejsce w roku 1900 w Ohio nazwanym scp 701 -1901. Historia publikacji Oryginalne wydanie czterotomowe rok 1640 wszystkie znane kopie znajdują się w posiadaniu fundacji wydanie z ilustracjami w twardej oprawie rok 1733 wydane ponownie w 1790 wydanie Cambridge University Press rok 1813 wydanie w miękkiej oprawie rok 1965 Wydanie w twardej oprawie, rok 1971. Uwagę agentów powinien zwrócić fakt, iż kopie dramatu często pojawiają się pod innym, bądź inaczej zapisanym tytułem. Ponadto zdjęcia treści tragedii z 1965 roku odnajdywano na kółkach teatralnych prowadzonych w koledżach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Dodatki. Mając w pamięci my wysokie prawdopodobieństwo... Usunięto. Ponownie zalecam reklasyfikację SCP-701 do klasy Keter. Memetyczny wirus zawarty w podmiocie może stanowić fundament dla scenariusza inwazji. Ponadto... Usunięto. Dr. 1237 Odrzucono. Żadna z posiadanych przez nas obecnie informacji na temat SCP-701 nie wskazuje na scenariusz klasy XK. Dopóki nie zdobędziemy dodatkowych danych, obiekt pozostaje Euklidem. Spójrz prawdzie w oczy, doktorze. Kot już dawno wyskoczył z worka, a w naszej branży możemy mówić o szczęściu, jeżeli raz na 10 lat umrze tylko jakaś setka ludzi. O 5:1237197060. Dokument SCP-701-1640b1. Poniżej znajduje się streszczenie tragedii powieszonego króla, sklasyfikowanej jako SCP-701, przygotowane przez doktora. G na podstawie zabezpieczonego przez fundację wydania czterotomowego, pochodzącego z roku 1640. Osoby dramatu. Gonzalo, król Trinculo. Izabela, królowa Trinculo, była żona Sforzy, zamordowanego króla. Teraz żona Gonzala. Antonio, pomniejszy szlachcic. Francisco, sługa Antonia. Książę, władca Sortino. Alinda, córka księcia. Petruccio, lord sprzymierzony z Gonzalo. Ludovico, sługa Gonzalo. Kolnari, ksiądz. Beatrice, sługa królowej. Kurtyzana, gwardzista pałacowy. Ambasador Milanu, ambasador Florencji, ambasador Alagaddy. Miejsce akcji. Akcja umiejscowiona została w Królestwie Trinculo. Prawdopodobnie błędny zapis słowa Trinacria, czyli inaczej nazwy Sycylii. Konkretniej w jego stolicy, Serco. Inna nazwa to Syrakuzy. Sztukę otwiera scena śmierci króla Trinculo, Sforzy, rzekomo z przyczyn naturalnych, podczas odpoczynku od dworskiego życia. Szlachta Trinculo zbiera się w stolicy, by koronować nowego króla, młodszego brata z forcy, Gonzalo, który poszobił również żonę dawnego władcy, Izabelę. Pomijając znajdujące się w tekście odniesienia do ówczesnych włoskich miast państw, jak Florencja czy Milan, większość miejsca akcji dramatu to czysta fikcja. W historii Sycylii nigdy nie pojawili się władcy porównywalni z Gonzalem lub z Forsą, a stolicą królestwa Sycylii było Palermo, a nie Syrakuzy. Autor mógł rozważać przeniesienie akcji do Syrakus, jako że swego czasu słynęły one z tyranii. Nie odnaleziono również żadnych zapisków traktujących o kraju lub miejscu zwanym Malagadną, tajemniczym, ale potężnym państwie odgrywającym w sztuce ważną rolę. Może stanowić odniesienie do któregoś z państw islamskich lub miast u wybrzeży Morza Śródziemnego, jak Tunis czy Algier. Streszczenie. Fabuła tragedii Powieszonego Króla w znacznym stopniu przypomina sztuki tego gatunku pisane wcześniej, takie jak Hamlet czy Tytus Andronicus z Szekspira. Przeprowadzone przez Fundację Badania wykazały nawet, iż SCP-701 stanowił zamiennik dla wyżej wymienionych, głównie z uwagi na mniejszą ilość stosowanej w nim przemocy. Dwa morderstwa przedstawione na kartach SCP 701 można przedstawić za pomocą technik pozastanicznych, natomiast znajdującą się w akcie trzecim na miastkę kanibalizmu wyciąć. Akt pierwszy. Rozpoczyna się koronacją Gonzala, który wyznosi toaz za zgromadzonych na miejscu szlachciców, po czym opuszcza scenę. Upojona winem Izabela wyznaje jednemu z pozostałych dworzan, iż król z Forsa wbrew powszechnemu przekonaniu nie zmarł we śnie. Zamiast tego podczas wypoczynku na wsi Izabela podała mu środek na nasenny, po zażyciu którego został zamordowany przez Gonzala i jego zwolenników. Aby okazać całkowity brak szacunku, spiskowcy powiesili króla na drzewie, jak zwykłego przestępcę. Izabela kontynuuje swoją opowieść przyznając, że Antonio, pomniejszy szlachcic wizytujący dwór króla po raz pierwszy, tak naprawdę jest synem jej i sforcy, co czyni go prawowitym następcą tronu. Następnie Izabela zasypia i zostaje zniesiona ze sceny przez swoich służących. Francisco pyta Antonia, czy ten wierzy w historię królowej. Antonio na sytuację macha jednak ręką i obaj wychodzą. W wynajętym mieszkaniu Antonia Francisco próbuje targować się z kurtyzaną. Na scenę wchodzi zszokowany Antonio. Wyznaje, że, podczas nieobecności na scenie, zobaczył ducha Sforzy, który potwierdził, iż wraz z Izabelą są jego rodzicami i że został zamordowany tak, jak opisała to królowa. Akt drugi. Dowiedziawszy się o wyznaniach królowej, Gonzalo naradza się ze spiskowcami. Lodowiko postanawia, że świadkami spowiedzi królowej były co najmniej trzy osoby: książę władający Sortino, jego córka Alinda i ksiądz Cornari. Gonzalo natychmiast rozpoczyna planowanie zabójstwa lub porwanie całej trójki, by zatuszować fakty. Nakazuje zamknięcie królowej w klasztorze, usprawiedliwiając to, że jej rzekomym szaleństwem. Izabela, niespodziewanie, bez sprzeciwu, uznaje osąd Gonzala. Uzurpator rozpuszcza scenę, kierując się na spotkanie z ambasadorem Alagaddy. Tymczasem w mieszkaniu Antonia Francisco przynosi prawowitemu następcy tronu wieści o uwięzieniu królowej. Razem rozpoczynają planowanie zemsty. Akt trzeci. Petruccio i Gonzalo zapraszają księcia Sortino na obiad. Zabijają gościa, po czym nakazują pałacowym kucharzom przygotowanie ze zwłok gulaszu. Gonzalo poleca zamknięcie, będącej świadkiem morderstwa Alinty w klasztorze. Antonio udaje szaleństwo, by zostać się do klasztoru. Ostrzeżona o jego przybyciu Izabela, jej wierna służąca Beatrycy. Panują otrucia przybysza. Jednak Antoniowi udaje się przejrzeć kobiety i zmusza królową, by sama wypiła truciznę, co kończy się jej śmiercią. Tymczasem Francisco gubi się w klasztorze, przypadkowo uwalniając więzioną tamalindę. Akt czwarty. W pałacu Gonzalo oświadcza Lodowikowi, iż w zamian za złożenie nieokreślonej daniny otrzymał od ambasadora Alagaddy potężną i obojętną w smaku truciznę. Gonzalo planuje zatrucie gulaszu przygotowanego ze szczątków księcia Sortino i podanie go członkom dworu, tuszując w ten sposób prawdę o losie Sforcy. Lodowiko opuszcza scenę, by wprowadzić plan uzurpatora w życie. W tym momencie Gonzalo dopada głos sumienia. W monologu opisuje żal za grzechy, których się dopuścił, ale nie może już zejść z wytyczonej przez siebie ścieżki. Tymczasem po ucieczce z klasztoru Francisco przedstawia Antoniowi Alindę, która z przerażeniem opisuje przebieg morderstwa jej ojca. Antonio obiecuje, iż pojmie ją za żonę i uczyni królową, jak tylko dokona się zemsta. Odchodzi, by zdobyć ostrze, z którym planuje zabić Gonzala. Pojawia się wstawka komediowa, gdzie główne role odkrywają pałacowie gwardzista i bufonowaty ksiądz Kornari. Pod koniec sceny pojawia się Lodowik, nakazując księdzu, by ten udał się za nim. Kornari nie występuje już do końca sztuki. Akt piąty. Goście przybywają na bankiet Gonzala. Król raz jeszcze wyznosi toast, tym razem za obecnych na miejscu zagranicznych ambasadorów. Serwowane są posiłki, jednak tuż przed rozpoczęciem uczty na scenę wchodzi Antonio, ukazując podpisane wyznanie złożone przez Petruccia, w którym ujawnia on szczegóły zamordowania Sforzy i potwierdza rodowód Antonia. Gonzalo zostaje obalony przez oburzonych dworzan. Jednak zamiast zabić władcę, Antonio decyduje się oszczędzić uzurpatora i wygnać go do klasztoru. Następnie nakazuje Franciskowi rozpoczęcie planowania ślubu z Lindą. Sztuka kończy się tańcem dworzan. Zdarzenia związane z SCP-701. Podczas odgrywania tragedii, aktorzy często odbiegają od tekstu dramatu. Aby zapoznać się z typowym przykładem takiego zachowania, należy przeczytać raport incydentu SCP-701 1901. Raport z incydentu SCP-701 1901. Dotyczy SCP-701. Data 1900... Miejsce usunięto. Raport przygotowany przez doktorów i na podstawie materiału zawartego na SCP-701-1900A. SCP-701-1900A to mierząca 187 mm na 103 mm. Na 25 mm kaseta SVHS zarekwirowana przez służby fundacji po incydencie polegającym na wystawieniu SCP-701 w szkole średniej, w... Kasetę odnaleziono wewnątrz zniszczonej amatorskiej kamery, która nagrywała sztukę z najwyższego miejsca na widowni. To jedyne nagranie ukazujące manifestacje, które przetrwało. Proszę przejrzeć dokumentację dotyczącą SCP-701, by znaleźć kompletny transkrypt nagrania. Aby porównać wyodrębnione odstępstwa od tekstu wydarzenia z treścią samej sztuki, należy przeczytać dokument SCP-701-1640-B-1. Rozpoczyna się nagranie. Gasną światła na widowni. Unosi się kurtyna. Sztuka rozpoczyna się przemówieniem Gonzela podczas koronacji, zgodnie z treścią zawartą w dramacie. Podczas sceny ukazującej zwierzenie się pijanej Izabeli, na ścianie za sceną zaobserwować można cień, nie należący do żadnego z członków obsady. Prawdopodobnie scp 701 -1. Cień znika. Pierwsze odstępstwo od scenariusza. Zamiast dialogu między Franciskiem i Kurtyzaną, kurtyna opada, by po chwili unieść się, ukazując pustą scenę i wchodzącego na nią z prawej strony Antonia. scp 701 po raz pierwszy zaobserwowany pośrednio. Na ścianie z prawej strony sceny pojawia się cień, który wprawia Antonia w zdziwienie. Cień znika. Antonio rozpoczyna monolog, stwierdzając, iż teraz wierzy w zwierzenia Izabeli. Doktor zauważył, iż mimo, że wypowiedź Antonia zachowuje styl i tonację tragedii, nie znajduje się w treści sztuki. Kurtyna opada. Kurtyna unosi się, ukazując Francisco i kurtyzanę. Wraca Antonio. Sztuka przebiega dalej zgodnie ze scenariuszem. Pojawia się SCP-701-1. Wchodzi na scenę i stoi przy jej lewej krawędzi, do końca sceny pierwszej, aktu drugiego. Dialog Gonzala kończy się zgodnie z tekstem sztuki wspomnieniem, iż musi złożyć wizytę ambasadorowi Alagaddy. Opuszcza scenę z lewej strony. SCP-7011 obraca się i podąża za królem. Gasną światła. SCP-7011 pojawia się po raz drugi w trakcie sceny pierwszej aktu trzeciego, tym razem stając przy prawej krawędzi sceny, obserwując jak Gonzalo i Petruccio morduje księcia Sortino. Scena kończy się rozkazem Gonzala, by kucharze przygotowali zezwok gulasz. Zabrane na miejscu zapiski wskazują, iż sekcję te wycięto podczas próby. Trzecie pojawienie się SCP-701.1 przy lewej krawędzi sceny, w momencie gdy Antonio zabija Izabelę. Czwarta manifestacja. SCP-701.1 wchodzi wraz z Gonzalem na początku sceny pierwszej aktu czwartego i podąża za królem w czasie jej trwania. Scena zawiera również dwa momenty kluczowe. Najpierw Gonzalo zdaje się skinąć w stronę SCP-701, kiedy wspomina o ambasadorze To pierwszy raz, kiedy członek obsady zdaje się zaobserwować obecność SCP-701. Później scena kończy się odstępstwem od tekstu. Monolog nie dotyczy sumienia Gonzala, ale rozważań nad tym, czy jego danina zadowoli ambasadora. Gasną światła. Piąta manifestacja. SCP-701-1 wchodzi na scenę z lewej strony podczas sceny drugiej aktu czwartego, gdy Antonio powinien oddalić się, by zdobyć ostrze, którym dokona zamachu. Jednak zamiast tego Antonio zatrzymuje się przed SCP-701-1, który wręcza mu długi sztylet. Uważa się, iż to pierwsze wystąpienie obiektu sklasyfikowanego jako SCP-701-1900-B. Należy zauważyć, że o przedmiocie tym nie wspominają żadne zapiski na liście rekwizytów czy innych notatkach dotyczących sztuki. SCP-701-1 i Antonio razem opuszczają scenę. Szósta manifestacja. SCP-701-1 pojawia się po lewej stronie sceny, gdy Kornarii i Lodowiku ją opuszczają. Zapalają się światła. Scena bankietowa. Akt piąty, scena pierwsza rozpoczyna się zgodnie z treścią utworu. Wchodzi Antonio trzymający w dłoni zapisany pergamin. Tutaj odstępstwa od tekstu pojawiają się najwcześniej. Zamiast oznajmić, iż przynosi wyznanie Petruccia, a to nie opisuje dokument jako fakturę od ambasadora Alagaddy, udowadniającego, że Gonzalo jest mu winny więcej danin niż jest w stanie uiścić. SCP-701-1 wchodzi na scenę z prawej strony. Jego obecność zauważa cała obsada. Gonzalo wstaje, kieruje w stronę publiczności obelgi i biegnie w kierunku lewej strony sceny. Pozostałe osoby, wyliczając Alindę i Franciska, którzy wchodzą na scenę właśnie z lewej strony, stawiają władcy fizyczny opór i zaciągają go z powrotem na scenę. Tymczasem SCP-701-1 przemieszcza się na środek, gdzie staje przed tronem Gonzala. Z sufitu opuszczony zostaje stryczek. Obsada obwiązuje pętlą szyję Gonzala, który przeklina po włosku, a w jednym miejscu prawdopodobnie w łacinie. Pętla zostaje zaciśnięta, a król zrzucony ze sceny zaczyna się dusić. Antonio przemawia. Tak oto wszelkie długi zostają spłacone. Aktor chwyta SCP-701-1902 i przycina nim brzuch Gonzala, następnie rozrzucając po scenie wnętrzności króla. Alinda zabiera Antoniowi sztylet, mówi, a oto krew tego głupca, krew powieszonego króla, i podcina Antoniowi gardło. Z dachu na scenę spadają stryczki, po jednym dla każdego z członków obsady, a którzy zarzucają je sobie na szyję. Alinda staje obok SCP 701. -1. Alinda. A oto nasza krew, krew powieszonego króla. Obsada się wiesza. SCP 701.1 omija powieszone ciała i staje przy środkowej krawędzi sceny. Światło nagle gasną. Słychać krzyki i dźwięki dokonywanych aktów przemocy. Głośny dźwięk, prawdopodobnie powstały na skutek przewrócenia kamery. Kamera zostaje zniszczona. Nagranie urwa się.